czymś złapać. Spiąć. Wtedy byłoby więcej miejsca, ale nie mam akurat nic pod ręką. I to samo z drugiej strony. Tam jest dużo miejsca. No jakiś inny bagaż, buty. Od razu jest wietrznik. To jest ta mniejsza wersja Longshana dwójki. Pierwsza. Jest dosyć krótka. Ale wystarczy. Przy zamkniętej wersji płachta spięta, przypięta jest tutaj i tam. I tu można zamykać, ale można też zrobić, jak widać, całkiem spory przedsionek do gotowania na przykład. Też w gorący dzień. Zapewnia to lepszą cyrkulację powietrza. Dobrze, gdyby te kółeczki ciągowe, boczne były sztywne. No i tutaj trzeba też na końcu je wygładzić, żeby nie naruszyły płachty. Ale w ten sposób nie trzeba robić dodatkowego odciągu. Chociaż można też sznurkiem puścić, czemu nie? Moskitiera nigdzie nie przybiera do płachty. Jak widać. A tak to wygląda zamknięte. Zwykłym patykiem. Z tyłu od dołu mały prześwit na przepływ powietrza. Można powiększyć, podnieść do góry. To samo z boków. Wszędzie można regulować wysokość. I dwie płachty odciągnięte na bok. Jako że wejście jest pod skosem do wewnątrz, ku dołowi, to zapewnia niezłą ochronę przed deszczem, nawet otwarte. I tutaj już nie powinno padać. Sporo miejsca na bagaż, ewentualne gotowanko. A tak to wygląda zamknięte. Od wewnątrz. Tam można to jeszcze zebrać ze sobą, zamykając górę. A nie będę tego robił, bo dziś jest bardzo parno. I tutaj się robi coraz bardziej gorąco. Spokojnie wyciągnąć nogi. Kijek, który napina tę część i jednocześnie oddziela od niej płachtę. W celu poprawienia wentylacji można porobić odciągi też w innych miejscach, tu i tam, także z drugiej strony, a tutaj można odciągnąć płachtę na bok. Wtedy ten kołaczek będzie gdzieś w tym miejscu, ten wewnętrzny.
udałoby się wyżej. I możliwe by było nawet przy pomocy jednego kołka, który szedłby tutaj i podnosił całość. No właśnie tak.